chcemy krótko podsumować to do tej pory i przypomnieć jeszcze, o co walczymy, bo ja mogę powiedzieć z perspektywy moich ponad 9 lat prezydenta Opola, że mieszkańcy mieli okazję poznać mnie w działaniu, zauważyć, że jestem skuteczny i sprawdzony w tym, co robię, stąd wiele ważnych inwestycji przez ostatnie lata, które w mieście się dokonało, ponad 1 mld zł też pozyskanych środków zewnętrznych, ale to nie znaczy, że idę do tych wyborów tylko po to, żeby podsumowywać to, co było, idę po to, żeby zbudować jeszcze kolejne ważne inwestycje, dalej trzymać klimat proinwestycyjny w mieście. Potrzebuję do tego wsparcia radnych, którzy są dzisiaj ze mną i tych kandydatów na radnych, nowych ludzi, którzy również zdecydowali się wspólnie z nami przekonać Opolan do pomysłu, jaki mamy na Opole. Stąd będziemy na pewno w kolejnej kadencji zabiegać o to, żeby powstał nowy most przez Odrę, dokończyć to, co zacząłem, czyli obwodnicę południową, bo pierwszy etap obwodnicy południowej zbudowaliśmy w mijającej kadencji. Idziemy również po to, żeby zagospodarować teren, który jest przyszłością Opola, gospodarczą przyszłością Opola, czyli teren we Wrzoskach. Tam za chwilkę ruszy uzbrojenie za ponad 150 milionów złotych tego terenu. Stąd będziemy intensywnie szukać takich strategicznych regionów, strategicznych inwestorów nie tylko dla Opola, ale dla całego regionu. Myślę, że w tamtym miejscu się oni bardzo szybko pojawią. To wpłynie na gospodarczy obraz Opola i na tym nam bardzo zależy. Chcemy też oczywiście dokończyć to, co zaczęło się na ulicy Oleskiej, czyli w miejsce stadionu miejskiego, który przenosi się na ulicę Północną, zbudować aquapark, zadbać też o dzieci, nową szkołę na Malince. To jest też bardzo ambitny i potrzebny plan. Pamiętamy o mieszkańcach również tych w trudniejszej sytuacji, stąd 85 mieszkań komunalnych. Pokazywaliśmy te projekty przy wyrobisku Bolko, świetne myślę miejsce. Jest duża szansa na realizację tych projektów, bo w ostatnich latach wybudowaliśmy ponad 500 mieszkań w Opolu. Zresztą za chwilkę ruszy budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Wrocławskiej również, więc to też nasze plany. Tych planów, ambicji, zamierzeń jest znacznie więcej. Trzecia kadencja, która mam nadzieję będzie możliwa z mojej strony, ze strony też osób obecnych dzisiaj tutaj na konferencji, to będzie tak samo ambitna, tak samo dynamiczna i tak samo pracowita kadencja. Taką chciałbym, żeby ona była, stąd liczę na mieszkańców Opola, że poprą to, co proponujemy, ten kompleksowy pomysł na Opole, bo pamiętamy również o drobnych ulicach, tych dojazdowych do powstających mieszkań, domów, pamiętamy o parkach, o terenach zielonych, o ścieżkach rowerowych, w transporcie zbiorowym, to nam na pewno nie schodzi z horyzontu. Kompleksowo zrównoważony rozwój dla miasta, to na pewno jako drużyna możemy zaoferować. Blisko 2 miesiące temu rozpoczęliśmy kampanię wyborczą do wyborów samorządowych, które już w najbliższą niedzielę. Rozpoczęliśmy dynamicznie, z uśmiechem na twarzy, bo taką jesteśmy drużyną. Zorganizowaliśmy przeszło 1500 podpisów pod listami kandydatów do Rady Miasta. Odbyliśmy przeszło 30 konferencji prasowych i około 80 spotkań z mieszkańcami. Mamy zarejestrowanych 33 kandydatów we wszystkich 4 okręgach wyborczych i zaproponowaliśmy mieszkańcom właśnie osoby z różnych środowisk, sprawdzone w działaniu, nie są to przypadkowe nazwiska. Każdy z naszych kandydatów na radnych ma za sobą już pewną przeszłość i pewne doświadczenia i pracę z mieszkańcami, ale wśród tych kandydatów jest 14 także obecnych radnych miasta Opola. Proszę Państwa, jeśli chodzi o okręg trzeci, którego jestem liderem, wspomniana szkoła na Malince to takie największe wyzwanie inwestycyjne, ale robiliśmy też konferencje zupełnie z drugiej strony miasta, w Grotowicach, gdzie ma powstać Dom Kultury duży. Mówimy też o potrzebie inwestycji w infrastrukturę drogową, jak chociażby remont ulicy Wschodniej czy Strzeleckiej. Drodzy Państwo, na pierwszej konferencji powiedziałem, że to jest silna, uśmiechnięta drużyna i dzisiaj taki mój osobisty postulat. W najbliższą niedzielę wybierzmy się, Szanowni Państwo, na spacer. Ma być piękna pogoda. Skorzystajmy z tej pięknej pogody i oddajmy głos na kandydatów do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Arkadiusza Wiśniewskiego i na pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Wiele jeszcze zadań przed nami. Wiele już osiągnęliśmy taką pracą społeczną, pracą u podstaw, mocną, współpracą z mieszkańcami. No jedna z najważniejszych rzeczy, która nas czeka, to budowa mostu południowego, który odciąży Zaodrze, który pomoże w komunikacji dzielnic takich jak Chmielowice, Żerkowice i dalsza część miasta. To zadanie, które jest na pewno dla nas bardzo ważne. Dalsze, proszę Państwa, remonty chodników, poprawa infrastruktury ulic,
Też mamy dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w części zachodniej Opola i tu też ze strony miasta potrzebne są niezbędne inwestycje, które będą wyposażać te tereny w odpowiednią infrastrukturę, ale też inne zadania, jak remonty kamienic, jak dostosowanie niektórych miejsc dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jednostek oświatowych, żłobka, place zabaw, tereny zielone. To wszystko są zadania, które najlepiej wypełnia się we współpracy z mieszkańcami, w sąsiednim kontakcie z nimi, właśnie po to, żeby sprostać ich oczekiwaniom, żeby to otoczenie, które jest wokół nas, było takie, jakie oczekują mieszkańcy. Chciałem bardzo podziękować mieszkańcom miasta Opola, z którymi jako kandydaci na radnych w okręgu numer 2 mieliśmy okazję spotykać się przez ten ostatni czas. Jako pierwsi w naszym okręgu wystartowaliśmy z kampanią wyborczą, jako pierwsi wspólnie z panem prezydentem wychodziliśmy do mieszkańców, rozmawialiśmy o najważniejszych problemach. I oczywiście tych tematów i spraw do załatwienia, mówiąc kolokwialnie, w kolejnej kadencji jest bardzo dużo. Wsłuchiwaliśmy się również w to, co mówili mieszkańcy, jakie mają oczekiwania. To, o czym mówił pan prezydent, akurat tak się składa, że w naszym okręgu, na terenie naszego okręgu będzie budowany aquapark. To jest oczywiście zadanie ogólnomiejskie, ale będzie realizowane na terenie okręgu numer 2. Z tych innych ważnych zadań, MDK, filia MDK-u przy ulicy Skautów Opolskich na osiedlu Armii Krajowej, to jest nasze zobowiązanie. Wodny plac zabaw dla dzieci przy Górce Śmierci. To jest również termomodernizacja szkoły numer 29, remont podwórka przy szkole numer 29, budowa boiska sportowego, takiego już profesjonalnego, przy szkole podstawowej numer 5, budowa remizy w Czarnowąsach, budowa placu zabaw i terenu rekreacyjnego w Czarnowąsach. Ale to w końcu są takie małe tematy, na które w zasadzie każdego dnia zwracali nam mieszkańcy, kiedy spotykaliśmy się z nimi, rozmawialiśmy na ulicach naszego miasta, to chociażby dokończenie remontu ulicy Bzów, doświetlenia ulic, tak jak na przykład doświetlenie ulicy Jaśminów. Oczywiście chcielibyśmy, aby w kolejnych 5 latach remontu doczekała się przynajmniej jedna z dużych ulic na blokowisku. Mówię o Skautów Opolskich, Hubala, Bytnara, Rudego czy Pużaka. Tematów jest wiele. My to zobowiązanie jako kandydaci w okręgu numer 2 przyjmujemy wspólnie z panem prezydentem. To zobowiązanie przed państwem składamy i zachęcamy państwa 7 kwietnia do pójścia na wybory. Ta frekwencja jest bardzo również ważna, na nią, na wysoką frekwencję bardzo mocno liczymy. Jest piękna pogoda, przy okazji nawet spaceru będzie można pójść do urn wyborczych, zagłosować, oddać swój głos. Do tego zachęcamy jako kandydaci w okręgu numer 2. Rewitalizacja placu Mickiewicz, placu Adama Mickiewicza przy parafii Piotra i Pawła, rewitalizacja dalsza dzielnicy generalskiej, zakończenie tej rewitalizacji, parki kieszonkowe, w tym nie tylko Ruski Targ, któremu przywrócimy może niedawny blask, bo miał całkowicie inną formę, natomiast sprawimy, że to miejsce będzie korzystne dla Opolan, ale także inne parki kieszonkowe na ulicy Ozimskiej, Szpitalnej czy choćby Ligonia, a także dokończymy remonty ulic na Śródmieściu i Starym Mieście, bo bardzo dużo ulic zostało już zrobionych, natomiast wraz z infrastrukturą rowerową, którą wybudujemy do końca, sprawimy, że Śródmieście i Stare Miasto będą w pełni gotowe i wyremontowane. Zachęcam jeszcze raz, jak moi przedmówcy, do tego, żeby pójść na wybory 7 i oddać swój głos na listę numer 9 Komitet Arkadiusza Wiśniewskiego. Czas kampanii to był czas naprawdę ciężkiej pracy, przede wszystkim skoncentrowanej na spotkaniach z mieszkańcami, również oczywiście informowaniu przez konferencje prasowe o pomysłach, jakie na Opole mamy. Staraliśmy się przekonać Opolan do tego, że warto kontynuować to, co się w mieście rozpoczęło. Nie tracimy dynamiki, nie tracimy chęci do pracy, wręcz przeciwnie. Zmieniająca się sytuacja polityczna w Polsce daje nam wiatr pod skrzydła. Wierzymy, że możemy zrobić jeszcze więcej. Chcemy z tego skorzystać, zatem zachęcam, proszę Opolan, żeby zagłosowali na drużynę Wiśniewskiego, na sprawdzonych w działaniu, na ludzi, którzy niekoniecznie partią polityczną, ale swoim działaniem na rzecz miasta chcą przekonać do siebie Opolan i myślę, że to skutecznie zrobią. Niedziela, 7 kwietnia, zapraszam na wybory.